Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za przedstawienie i za szansę opowiedzenia Państwu o układzie glimfatycznym, który zaistniał według mnie dość celebrycko w mediach, jako system, który odpowiada za oczyszczanie mózgu, a to oczyszczanie najlepiej przebiega w momencie, kiedy śpimy. Aby wytłumaczyć, co to jest układ glimfatyczny, najlepiej jest zacząć od układu limfatycznego. Jednak tutaj na wstępie bardzo mocno muszę zaznaczyć, że analogia między tymi układami polega tylko i wyłącznie na funkcji, na pewno nie na budowie. Jednakże użyję tej analogii, dlatego że to jakby instynktownie można zrozumieć, na czym polega oczyszczanie prowadzone przez ten układ. Układ limfatyczny, oprócz wspomagania funkcji układu odpornościowego, ma również bardzo ważną funkcję z punktu widzenia dzisiejszej tutaj opowieści, historii. Najważniejszą jest to odprowadzanie zbędnych substancji. Tutaj na tym rysunku schematycznym jest takie przybliżenie, jak to się odbywa. Tutaj widzimy komórki. Przepraszam, nie wiem, czy Państwo widzą ten wskaźnik. Widać komórki, między nimi rozmieszczone są naczynia włosowate układu limfatycznego. Także w pobliżu są naczynia włosowate układu krwionośnego. I najważniejsze jest to, że komórki, które są aktywne metabolicznie, wydzielają do przestrzeni pozakomórkowej substancje, które następnie są pobierane przez naczynia limfatyczne, które następnie odprowadzają je do układu krwionośnego, gdzie mogą być kolejno filtrowane przez nerki i wydalane. Czyli słowem kluczowym tutaj jest filtracja. Jednakże to, co odróżnia układ limfatyczny od glimfatycznego, to jego budowa. Układ limfatyczny składa się, tak jak tutaj zaczęłam mówić, z naczyń limfatycznych wypełnionych limfą, oczywiście z narządów. Natomiast układ glimfatyczny nie. Podkreślam to drugi raz celowo, żeby to dobrze wybrzmiało. Tutaj na tym schematycznym rysunku anatomicznym nieprzypadkowo Państwo nie widzą naczyń limfatycznych w obrębie mózgu, głowy. W pozostałych częściach ciała są one dosyć gęsto utkane, natomiast głowa pozostawała, właściwie powinnam powiedzieć, wolna. Tak anatomowie, naukowcy to widzieli do 2015 roku, kiedy to zostały opublikowane niezależnie dwie publikacje, w których badacze pokazali, że jednak w obrębie głowy, a konkretnie w obrębie opony twardej, znajdują się naczynia limfatyczne. To jest zdjęcie opublikowane przez Luvoi współpracowników właśnie w 2015 roku. Jednakże proszę się tutaj jakby nie nabrać. Ten zielony kolor to są naczynia krwionośne, natomiast tu gdzie niegdzie prześwitujący kolor pomarańczowy to jest dopiero znakowanie naczyń układu limfatycznego. I tak jak sami badacze to, na to wskazują, rzeczywiście ktoś, kto nie szuka, dość łatwo mógł to przeoczyć. Teraz pojawia się pytanie, znaczy oczywiście to pytanie było stawiane wielokrotnie przez bardzo wiele lat, czy w jaki sposób mózg, który jest nieprawdopodobnie aktywnym metabolicznie narządem, stanowi on zaledwie 2% masy, ale jednak zużywa aż 20% energii produkowanej czy zużywanej przez organizm, w jaki sposób mózg się oczyszcza, się detoksyfikuje, mówiąc kolokwialnie. I odpowiedzią na to pytanie było i jest nadal jeszcze, znaczy, okej, przed erą układu glimfatycznego i przed odkryciem tych naczyń limfatycznych w obrębie opony twardej, badacze widzieli to w ten sposób, że układem, który odpowiada za oczyszczanie się mózgu, jest płyn mózgowo-rdzeniowy, krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego. I odkrycia układu glimfatycznego i naczyń tego absolutnie nie zmieniły, jednakże rola płynu mózgowo-rdzeniowego została po prostu poszerzona, o czym będę za chwilę oczywiście opowiadać.
Płyn mózgowo-rdzeniowy jest produkowany w układzie komorowym przez komórki splotu naczyniowkowego. Następnie jest on kierowany niżej w kierunku pnia mózgu, następnie trafia do kanału rdzenia kręgowego, jest też rozprowadzany wzdłuż pod powierzchnią czaszki przy oponie pajęczynówkowej, gdzie najprawdopodobniej jest wchłaniany. Według teorii też różnych mówi się, że być może jest on wchłaniany na całej powierzchni, jednak głównie raczej przy powierzchni mózgu. Tutaj mają Państwo bardzo taki króciutki, nazwijmy to króciutką ilustrację, którą ściągnęłam po prostu z Wikipedii, jak wygląda tak zwane krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego. Obecnie nie mówi się o krążeniu płynu mózgowo-rdzeniowego, a raczej o jego ruchu, który, jak tutaj widzieliśmy, bardziej przypomina taką pulsację. Dość dobrze to pulsacja, to słowo odwzorowuje sytuację. Oczywiście jest to związane z ruchem serca, z ruchem krwi, wywołanym ruchem serca. Naturalnie, ponieważ płyn mózgowo-rdzeniowy produkowany jest w dość dużej ilości dziennie, czyli około pół litra, sama jego produkcja w układzie komorowym również wymusza jakiś rodzaj jego ruchu. Będzie to ważne dla dalszych rozważań nad układem limfatycznym. Tak jak zaczęłam mówić, pytanie, w jaki sposób mózg się oczyszcza z substancji, które gdyby zalegały w nim, nie były odprowadzane, stawałyby się z czasem toksyczne, nurtowało naukowców od bardzo, bardzo wielu lat. Jednakże profesor Maike Nedergaard zaczęła to pytanie zadawać podobnie i starała się odszukać bardziej szczegółową odpowiedź na to pytanie. Tutaj na zdjęciu jest profesor Nedergaard z Jeffreyem Iliffem, który jest pierwszym autorem pracy, która została opublikowana w 2012 roku i w której to pracy właśnie po raz pierwszy pojawił się termin układ limfatyczny. Najpierw zacznę od tego, w jaki sposób można badać układ limfatyczny. Jak sama profesor Nedergaard pisze, opowiada, prace, które ją inspirowały, czy które dały jakby impuls do dalszych badań, są dość wiekowe, ponieważ jedna pochodzi z końca XIX wieku, inne pochodzą z połowy wieku, z lat 80. XX wieku, więc już od wielu lat próbowano badać przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego przez mózg. I właściwie profesor Nedergaard zastosowała bardzo podobną technikę, która polega na podaniu do cisterna magna, czyli do zbiornika wielkiego płynu mózgowo-rdzeniowego, podania znacznika. Kiedyś były to znaczniki niefluorescencyjne, natomiast to oczywiście teraz w dzisiejszych czasach w badaniach na zwierzętach najlepiej jest podawać znacznik fluorescencyjny, którego losy można dalej śledzić w mózgu. Znacznik ten po dodaniu do płynu mózgowo-rdzeniowego w tym miejscu ulega rozprowadzeniu pod oponą pajęczynówkową, a także wnika wzdłuż naczyń w głąb tkanki mózgu. Co widzimy tutaj na tych zdjęciach? Te zdjęcia zostały wykonane oczywiście po usunięciu mózgu i po jego utrwaleniu. I tutaj widzimy na schemacie, że znacznik był podawany do komory albo właśnie do cisterna magna. I w momencie, kiedy był podany do komory, ten znacznik się tak ładnie nie rozprowadzał, natomiast po podaniu do cisterna magna tak. Dlatego właśnie tą metodę podtrzymano i tak dalej to jest stosowane. Można również badać układ limfatyczny nie tylko po śmierci zwierzęcia, ale także w momencie, kiedy zwierzę żyje. Żeby to zrobić, należy zastosować mikroskop dwufotonowy, który wymaga dostępu do mózgu i robi się to w ten sposób, że albo robi się takie małe okienko, kraniotomię, czyli po prostu się otwiera czaszkę, lub też wystarczy delikatnie spiłować powierzchnię, spolerować powierzchnię czaszki bez otwierania i wtedy możemy zaglądać do mózgu żywego zwierzęcia.
Tutaj proszę się nie bać, ta myszka sobie śpi, jednak niemniej jej głowa musi być nieuruchomiona. W takiej ramce, w takim aparaciku trafia właśnie do mikroskopu. I możemy oglądać takie ładne zdjęcia żyjącego, pracującego mózgu, bądź troszeczkę brzydsze, takie, które ja zrobiłam. Te zielone komórki wyznakowane na zielono to są astrocyty, komórki gleju. Tutaj jeszcze króciutki filmik, żebyście Państwo zobaczyli, jak wygląda podawanie znacznika do cisterna magna. To odbywa się przy pomocy takiego wężyka, który jest podłączony do pompy perystaltycznej, która z bardzo malutką prędkością pompuje ten znacznik. To są zaledwie 2 mikrolitry przez 5 minut. I też proszę się nie obawiać, to różowe na powierzchni głowy myszy to jest po prostu klej, ponieważ to musiało być zaimplantowane dzień wcześniej, musiało się jakoś utrzymać, żeby myszka tego sobie po prostu nie zdjęła. Tutaj pragnę uspokoić, bo widzę straszne miny u niektórych gości. Myszy znoszą to bardzo dobrze. Oczywiście to są podawane środki przeciwbólowe i jakby, no nie licząc tego, że wygląda to nieestetycznie, bo rzeczywiście no nie dbamy o to, żeby ta klejowa czapeczka była ładna, ale myszy są sprawne, zdrowe, mogą z tym tak zwanym oknem żyć nawet miesiącami. Także jest to pokojowa metoda. Teraz wyjaśnię, skąd się wzięła literka G w nazwie glimfatyczny. Pochodzi ona od komórek G glejowych, czyli to może tak przypomnę, że oprócz komórek nerwowych znajdują się w mózgu również komórki drugiego typu, komórki glejowe. W tym przypadku chodzi o astrocyty. I tutaj na tym zdjęciu astrocyty są wybarwione na zielono. Natomiast te struktury, takie rurki, które tutaj widzimy, są to naczynia krwionośne. Dlaczego one są fioletowe? Dlatego, że tutaj na fioletowo wybarwiono białko akwaporynę czwartą, która jest kanałem wodnym. Akwaporyna czwarta jest białkiem, które w mózgu głównie występuje na astrocytach, niemal wyłącznie, a ponadto występuje głównie na zakończeniach astrocytów, na ich wypustkach. A ponieważ astrocyty niemal w 100% pokrywają swoimi wypustkami naczynia krwionośne, czyli jeżeli sobie wyobrazimy rurkę i wypustki astrocytów, to niemal całkowicie one ją oblepiają. I dlatego możemy tą akwaporynę czwartą właśnie w ten sposób obserwować. Profesor Nedergaard w swoich badaniach zastosowała model myszy z nokautem akwaporyny czwartej, czyli po prostu zwierząt transgenicznych pozbawionych tego białka. Tutaj akurat akwaporyna czwarta była wybarwiona na zielono. Tutaj lewy panel to są zwierzęta normalne, zdrowe, natomiast prawy panel to są zwierzęta z nokautem. Oczywiście nie widzimy koloru zielonego, nie widzimy akwaporyny czwartej. I co ważne, tutaj w przekroju poprzecznym naczynia tutaj widzimy taką pierścieniową obwódkę z akwaporyny czwartej, pochodzącej z wypustek astrocytów, natomiast tutaj już tego nie widać. I to, co jest bardzo istotne, to profesor Nedergaard z grupą swoich współpracowników wykazali, że o ile u zwierząt zdrowych, normalnych, podanie znacznika fluorescencyjnego do płynu mózgowo-rdzeniowego skutkuje właśnie jego napływem do mózgu wraz z płynem mózgowo-rdzeniowym. Natomiast u myszy z nokautem akwaporyny czwartej proces ten jest upośledzony, co oznacza, że u myszy, które nie posiadają akwaporyny czwartej, układ glimfatyczny pracuje dużo, dużo, dużo słabiej. W tym momencie, zanim opowiem, jak dokładnie, czy może dokładniej działa układ glimfatyczny, chciałabym zaznaczyć, na czym polega doniosłość odkrycia profesor Nedergaard. Bo układ glimfatyczny, koncepcja tego układu ma wielu zwolenników, ale ma też wielu przeciwników. Wzbudza to kontrowersje, dlatego że
Przeciwnicy twierdzą, że tutaj nie nastąpiło żadne nowe odkrycie. Po prostu ludzie od zawsze wiedzieli, że płyn mózgowo-rdzeniowy krąży w mózgu, że służy do oczyszczania mózgu, że służy do rozprowadzania substancji odżywczych, także do rozprowadzania substancji troficznych, sygnalizacyjnych. Więc co tutaj jest takiego nowego? Otóż w moim przekonaniu to, co jest prawdziwym odkryciem i to, co nazywamy ogólnie układem glimfatycznym, jest to, że ten układ został na nowo opisany dokładnie i wzbogacony właśnie o wiedzę polegającą na tym, że niezbędnym elementem tego układu są właśnie astrocyty, czyli to, o czym przed chwilą mówiłam, ale także umiejscowienie tego w kontekście fizjologicznym, czyli to, że ten układ, praca tego układu jest aktywniejsza w trakcie snu i jakie to ma implikacje dla naszego zdrowia, a także umiejscowienie tego w kontekście patologii, o czym też będę za chwilę mówiła. Tutaj mam na myśli chorobę Alzheimera, ale to zaraz do tego dojdę. Teraz opowiem, na czym polega praca układu glimfatycznego. Jeszcze przez chwilę muszę wrócić do płynu mózgowo-rdzeniowego, który stanowi około 10% objętości płynów w mózgu. Drugie 10% to jest krew, która jest ograniczona w naczyniach krwionośnych oczywiście. Aż do 70% płynów w mózgu to jest płyn, który znajduje się wewnątrz komórek mózgu. Ale istnieje również płyn zewnątrzkomórkowy, którego może być około 20%. I zasada działania układu glimfatycznego polega na wymianie substancji, które mogą być uważane za toksyczne, a na pewno są zbędne jako produkty metabolizmu i muszą być usunięte z mózgu, polega właśnie na wymianie między płynem nowotworzonym, nowo napływającym płynem mózgowo-rdzeniowym, a tym płynem międzykomórkowym. Tutaj wyobrażamy sobie teraz na tym prawym panelu, widzimy tutaj jakby powierzchnię mózgu, na której jest opona pajęcza, pod nią znajduje się płyn mózgowo-rdzeniowy i on może wpływać w głąb mózgu wzdłuż naczyń. Ta przestrzeń wokół naczynia, które penetruje w głąb tkanki mózgu, jest określana jako przestrzeń Wilchowa-Robina, natomiast przestrzeń ta zacieśnia się, nazywana wtedy już jest tylko przestrzenią po prostu okołonaczyniową, a następnie robi się dalej coraz ciaśniej, dlatego że zaczynają już pojawiać się wypustki astrocytów, które ciasno oplatają naczynia. Co dalej się dzieje z płynem mózgowo-rdzeniowym, który wędrował wzdłuż naczynia? Następnie przeciska on się wzdłuż wypustek astrocytów, pomiędzy komórkami, trochę może być zassane przez te kanały wodne, o których mówiłam, akwaporynowe i wędrować wnętrzem komórek. W każdym razie jest on kierowany do naczyń żylnych, dzięki czemu może być odprowadzony poza mózg. Razem z ruchem nowo napływającego płynu mózgowo-rdzeniowego są jakby z nurtem rzeki, mówiąc bardzo, bardzo obrazowo, porywane są substancje, które powinny być z mózgu wyeliminowane. Tutaj należy zaznaczyć, że koncepcja układu glimfatycznego powstała w roku 2012, czyli jeszcze przed odkryciem naczyń limfatycznych, które leżą na powierzchni czaszki. Więc na tym schemacie pokazane jest naczynie żylne. Jednakże równie dobrze w świetle tego nowego odkrycia mogłoby to być właśnie odprowadzanie bezpośrednio do naczynia limfatycznego. Jednakże też należy tutaj podkreślić, że to odkrycie naczyń limfatycznych bynajmniej nie przekreśla istnienia układu glimfatycznego, czy jego wagi, dlatego że, tak jak mówiłam, naczynia te leżą na powierzchni, a cała objętość mózgu nadal musi być oczywiście oczyszczana.
To, co Państwo na pewno czytaliście w internecie na temat układu limfatycznego, to nieodmiennie kojarzy się ze snem. Wszyscy wiemy, znamy, czym skutkuje niedobór snu, jego deprywacja. To są zaburzenia poznawcze, pamięci, halucynacji, no oczywiście drażliwość, nadpobudliwość, ale także mogą pojawiać się zaburzenia oceny moralnej, czyli zupełnie psychotyczne jakieś działania. Ale także jest to związane, to było wielokrotnie udowadniane, może to się wiązać z podwyższonym ryzykiem choroby Alzheimera, a właściwie chorób, innych chorób neurodegeneracyjnych także ze względu na akumulowanie się amyloidu beta. W swoich badaniach profesor Nedergaard wykazała właśnie to, o czym teraz mówimy, czyli to, że układ limfatyczny jest aktywny najbardziej w momencie, kiedy śpimy. Tutaj są rekonstrukcje obrazu spod mikroskopu dwufotonowego i kolorem zielonym reprezentowana jest stopień penetracji barwnika, tego znacznika fluorescencyjnego w momencie, kiedy mysz spała. Natomiast tutaj takim pomarańczowym kolorem żółtym to jest wtedy ta odległość, na którą penetrował barwnik, kiedy mysz spała. Oczywiście widzimy, że ta różnica jest wielokrotna. Praktycznie to jest w ciągu aktywności myszy, to jest praktycznie na poziomie zera, można powiedzieć wręcz. Co ciekawe, taka sama zależność była obserwowana w momencie, kiedy sen nie był naturalny, tylko był wywołany anestezją. W tym przypadku była to ketamina ksylazyna. Również barwnik tutaj oznaczony jako czerwony penetrował dużo głębiej niż wtedy, kiedy mysz nie spała. A tutaj to są zdjęcia już bezpośrednio spod mikroskopu. Widzimy, kiedy mysz śpi, penetracja jest dużo większa, kiedy mysz nie śpi, jest tego dużo mniej, na dużo mniejszą odległość. Grupa badawcza profesor Nedergaard wykazała również związek układu limfatycznego ze starzeniem się. No tutaj gołym okiem widzimy tą zależność. U zdrowych myszy płyn mózgowo-rdzeniowy wraz z znacznikiem penetruje głęboko w tkankę, wnika. Natomiast wraz z wiekiem, no niestety ta funkcja układu limfatycznego bardzo, bardzo się obniża. Spada wydajność pracy układu limfatycznego według tego, co opisuje pani profesor Nedergaard. Tu jest ciąg dalszy tego badania. Widzimy zdjęcia spod mikroskopu dwufotonowego. Po 15 minutach u młodych zwierząt już widzimy, że barwnik dotarł z cisterna magna do powierzchni mózgu. Natomiast u zwierząt, no powiedzmy, młodych dorosłych, no już to dopiero po 45 minutach zaczyna być widoczne, ale również nie osiąga takiej skali. Wracając teraz do bardzo ważnego tematu, czyli układ limfatyczny, a choroba Alzheimera. W jednej z opisywanych przeze mnie wcześniej prac badacze wykazali, że naturalny sen wspomaga usuwanie amyloidu beta. Doświadczenie to było wykonane w ten sposób, że amyloid beta był podawany również do płynu mózgowo-rdzeniowego, do cisterna magna. I tutaj widzimy, że jakby to odzyskiwanie tego amyloidu beta, czyli jego oczyszczanie, opuszczanie mózgu, było niższe u zwierząt, które były przytomne. Natomiast to, co ciekawe, w przypadku anestezji sztucznej, znaczy snu sztucznego wywołanego anestezją, już ten efekt się nie pojawiał. Tutaj wykazano również rolę akwaporyny czwartej. W momencie, kiedy mieliśmy do czynienia z nokautami, usuwanie amyloidu beta było osłabione. No niestety usuwanie amyloidu beta przez układ limfatyczny ulega również obniżeniu wraz z wiekiem. W tym doświadczeniu amyloid beta był podawany bezpośrednio do mózgu, no ale efekt był ten sam. Po prostu układ limfatyczny ma mniejszą wydajność u starszych zwierząt. Tutaj może trochę mniej ciekawe doświadczenie, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jednakże też
może warto o tym wiedzieć, że uraz mózgu wywołany uderzeniem również wpływa na działanie układu limfatycznego. I to, co ja uważam tutaj za istotne, to, że nie tylko po tej stronie, gdzie był uraz, ale również w przeciwnej półkuli. Także no po prostu, że tak powiem, należy uważać. Te doświadczenia do tej pory, które Państwu opisywałam, były wykonywane u zwierząt, u myszy. Natomiast w 2018 roku, niedawno, ukazała się praca, w której badano pracę układu limfatycznego, przepływy płynu mózgowo-rdzeniowego u ludzi. To było badanie MRI-em, rezonansem magnetycznym po podaniu kontrastu gadobutrolu. I te badania prowadzono, skanowania prowadzono co kilka godzin, aż do 48 godzin, czego tutaj nie widać, dzięki czemu można było zbadać dynamikę przepływu, czyli przenosząc to na układ limfatyczny, pokazywano jego pracę. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe w tych badaniach i to, co jest spójne z tym, co wychodziło do tej pory w badaniach na zwierzętach, to, że osoby z demencją, a także osoby, które podejrzewano o zaburzenia przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego, u tych osób obserwowano opóźnienie usuwania kontrastu. Czyli można to interpretować w ten sposób, że u tych osób układ limfatyczny pracował wolniej, był mniej efektywny. Też stosunkowo niedawno ukazała się chińska praca, w której wykazano związek, zależność między aktywnością pracy układu limfatycznego a wysiłkiem fizycznym. Myszy poddawano treningowi, był to trening dobrowolny, myszy mogły biegać, ale nie musiały. No i oczywiście zgodnie jakby z instynktownym zupełnie pojmowaniem tego i myśleniem o detoksyfikacji, zdrowiu, oczywiście myszy, które biegały, miały szybsze usuwanie znacznika podawanego do cysterna magna znacznika, co możemy sobie jakby zinterpretować w ten sposób, że dużo szybciej substancje te toksyczne były usuwane z mózgu właśnie dzięki treningowi. Jako ciekawostkę mogę opowiedzieć o pracy, która jest bardzo niedawna z grupy profesor Nedergaard. Wykazali oni, że niskie dawki alkoholu podawane chronicznie usprawniają działanie układu limfatycznego. I znowu, jest to w jakiś sposób zgodne z tym, co czytamy, słuchamy, że lampka wina działa przeciwnowotworowo, że działa protekcyjnie w stosunku do chorób neurodegeneracyjnych. I być może to badanie profesor Nedergaard daje jakąś odpowiedź, dlaczego tak się dzieje. No właśnie dlatego, że być może jakoś usprawnia przepływ, usprawnia usuwanie tych zbędnych substancji. Ale teraz pytanie, co to znaczy niska dawka? Niska dawka to było 0,5 g na kilogram masy ciała myszy. Ja sobie szybko przeliczyłam, że przy mojej masie byłoby to 30 gramów, co jest jakimś dużym kieliszkiem wina. No ja powiem szczerze, że dla mnie to jest codziennie. Dla mnie osobiście jest to sporo, no ale być może trzeba zważyć korzyści nad skutkami ubocznymi. I już zupełnie na koniec chciałam Państwu pokazać, jak w przypadku układu limfatycznego badania naukowe przenikają do odbiorców, którzy wręcz próbują może na tym zarobić. I jakby może to też pokazuje, dlaczego układ limfatyczny jest taki sławny. Tutaj jest to strona, bo to ja zrobiłam print screeny ze stron internetowych i tutaj widzimy, że tutaj proponują autorzy tej strony, żeby stosować praktyki chiropraktyczne, aby usprawnić działanie układu limfatycznego, czyli detoksykację mózgu. Kolejnym pomysłem jest terapia kraniosakralna. Jest to, bo musiałam sprawdzić w internecie, co to jest, jest to rodzaj masażu, ja to tak widzę, który powoduje usprawnienie przepływu
no ja bym to powiedziała, że raczej limfy w ciele. Jednakże możemy sobie bardzo łatwo przełożyć tą analogię, czyli jeżeli usprawniamy drenaż limfatyczny, przepływ krwi przez mózg, usprawniamy również działanie układu limfatycznego, a więc detoksyfikujemy mózg, co oczywiście no, jest jakby naszym takim celem nadrzędnym absolutnie. I ostatnia propozycja ze stron internetowym to terapia polegająca na spaniu na łóżku, które jest troszeczkę o innym nachyleniu. Czyli widzimy, że ta strona głowy jest troszeczkę uniesiona. I powiem szczerze, że nie jest to tak całkowicie pozbawione sensu. Ja Państwu tego nie pokazywałam tej pracy, ale ja ją powiem. To jest zupełnie nowa praca z grupy profesor Nedergaard. Oni wykazali, że praca układu limfatycznego zależy od pozycji, w jakiej śpimy. W jakiej śpimy, czy w jakiej się znajdujemy. Czyli najgorzej układ limfatyczny pracował w momencie, kiedy mysz nie spała, czyli miała głowę uniesioną. Najgorzej działał wtedy, kiedy nie spała, co jest oczywiście zgodne z tym, co do tej pory mówiliśmy. Natomiast najlepiej działał, kiedy spała, ale wtedy, kiedy spała na boku, w pozycji horyzontalnej. Natomiast jeżeli spała, naprawdę mówiąc, nie wiem, jak to było wymuszone, natomiast jeżeli spała na grzbiecie, co miało odwzorować oczywiście ludzki sen. Natomiast to, co może jest jakieś, powiedzmy, humorystyczne w tym, ale ma to bardzo głębokie znaczenie, dlatego że profesor Nedergaard twierdzi, że stąd się mogła wziąć ewolucyjna konieczność snu w pozycji horyzontalnej. Właśnie po to, aby maksymalnie usprawnić działanie układu limfatycznego, czyli detoksyfikację mózgu, czyli bo sen jest niezwykle kosztowny, dlatego że w sytuacji, powiedzmy, naturalnej sen zbliża nas do bycia zabitym przez drapieżników. Czyli jak się okazuje, nie wystarczy, że śpimy, ale żeby ten czas jak najlepiej wykorzystać, powinniśmy spać w prawidłowej pozycji. Więc stąd te badania i stąd tutaj, prawda, ten pomysł na biznes. I to wszystko, co chciałam Państwu powiedzieć na temat układu limfatycznego dzisiaj. Mam nadzieję, że trochę go przybliżyłam, że trochę Państwa zaciekawiłam. I chciałam powiedzieć bardzo ważną rzecz na koniec, że do tej pory badania nad układem limfatycznym skupiały się na jego roli jako, powiedzmy, takiego sprzątacza, tej detoksyfikacji. Natomiast coraz więcej się mówi o tym, że układ limfatyczny, czyli pojmowany jako system rozprowadzania płynu mózgowo-rdzeniowego, może służyć jakby także pozytywną, w tym sensie pozytywną, że służyć do rozprowadzania substancji troficznych, odżywczych, do rozprowadzania neuroprzegaśników, a także do wspomagania pracy układu odpornościowego w mózgu. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.